to pozwolę sobie uroczyście powitać wszystkich obecnych i nieobecnych. I chciałem zacząć filozoficznie. W nawiązaniu do tytułu naszego seminarium Zmienność gospodarcza i ryzyko. Chciałem powiedzieć tak. Świat jest nieprzewidywalny. Życie jest, jak wiadomo, puro zasadzkas. Pytanie jest, czy możemy jakoś przeciwdziałać temu, czy łagodzić te niespodzianki, konsekwencje niespodzianek. Czy możemy łagodzić to, że świat jest taki ryzyka i nieprzewidywalnej sytuacji. No i w jaki sposób? Lewa i sprawa zawsze słyszymy, że o stabilność, o niezmienność, względną dbają różne instytucje, poważne, państwowe, czy ważne. Mają banki centralne, mają rządy. Tymczasem okazuje się, że w tych, zdawałoby się, bardzo pewnych rękach niepewność rośnie. Kryzysy szaleją. Że ten, zdawałoby się, stabilny pieniądz na przykład, papierowy, okazuje się całkiem niestabilny. My, jako Austriacy, dawno to widzieliśmy, że jest zupełnie niestabilny i że to do nikąd to nie prowadzi. Ale nadal dla wielu ludzi jest to niespodzianka. Myślę, że w trakcie tego seminarium będzie można się przyjrzeć tym różnym rozwiązaniom, które mają prowadzić do względnej stabilności, czy do minimalizowania ryzyka. Oczywiście wyeliminować by się nie da, wszyscy to dobrze wiemy. Ale być może niektóre rozwiązania, które są nam proponowane z lewa i prawa, wcale nie są tak oczywiste, wcale nie są najlepsze. Że coś, co zdaje się, zdawałoby się, jest niepewne, na przykład pozostawienie wielu rzeczy samym sobie, wolnemu rynkowi, decyzji poszczególnych jednostek, może się okazywać w rezultacie dużo pewniejszym i stabilniejszym rozwiązaniem niż to, co mamy obecnie. To tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszam do mikrofonu profesora Piotra Kościńskiego, którego przedstawiać właściwie nie muszę, ale... Myślałem, że dłużej to nie było. Wiem, tak, już tutaj zacząłem szykować rezerwową mowę, ale okazało się, że nie wiem, że to konieczne, na szczęście dla słuchaczy. Przedstawiam profesora Piotra Kościńskiego, kierownika Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a przede wszystkim szefa Rady Naukowej naszego Instytutu. Proszę o oklaski dla pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, jak zwykle, być tutaj w tym gronie i potem mieć okazję podyskutowania. To, co o czym mnie poproszono, żebym powiedział dzisiaj, to związane jest z pewnym ogólnym problemem, na ile ekonomia powinna być wzorowana na fizyce, jaka relacja pomiędzy fizyką a ekonomią powinny być. No to jest pewien fragment tej dyskusji, która toczy się już od ponad 100 lat. Tytuł dotyczy analizy wymiarowej, czyli rachunku miar, jak to byśmy powiedzieli sobie, przypominając to, co się uczyliśmy na fizyce w szkole średniej. No, wypada zawsze do pewnej definicji, której takiej encyklopedycznej, z której wynika, że ta analiza wymiarowa łączona jest przede wszystkim z fizyką, chemią, z techniką, z inżynierią. No i pytanie generalne jest, czy tak samo powinna być stosowana w innych naukach, a zwłaszcza w ekonomii, czy w innych naukach społecznych. To jest związane z pewnymi zarówno empiryczną działalnością w tych naukach, jak i z pewnymi teoretycznymi rozważaniami. I tu w niektórych takich opiniach, które dzisiaj przedstawię, będzie to widoczne.
Jakie moje zamierzenia? No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć parę słów o tym, czym zajmuje się ta analiza wymiarowa. Potem chciałbym powiedzieć o skrócie tenko, o artykule, który wywołał pewną burzę parę lat temu. Artykule Barneta krytykujące rachunek mian stosowany w ekonomii neoklasycznej. A potem też powiedzieć parę słów na temat opinii innych ekonomistów o tym artykule. Literatura taka podstawowa, no w języku polskim ta książka opublikowana po raz pierwszy w 1978 roku przez Wacława Kasprzaka i Bartolda Lesika jest taką podstawową literaturą, którą po polsku można przeczytać. Zresztą na swoich studiach literackich na Politechnice Wrocławskiej uczestniczyłem w tych wykładach profesora Kasprzaka i Lesika. No i druga książka, która w tytule ma właśnie zawarto tą frazę dla ekonomistów, dla ekonomii, analiza wymiarowa. Ja tej książki nie znam niestety, nie mogłem dotrzeć, ale widać, że te problemy od wielu lat, tutaj lata 60. także nurtują ekonomistów, szeroko rozumianych ekonomistów. Podstawą analizy wymiarowej jest istnienie pewnego systemu miar. One na przestrzeni tych 200 lat rozwoju fizyki się zmieniały. To, co zostało zaakceptowane w 1960 roku pod hasłem Międzynarodowego Systemu Miar, to jest te 7 miar podstawowych, wymiarów właśnie, dotyczących długości, znaczy odległości, masy, sekundy, czasu, prądu i tak dalej, i tak dalej. I to, te 7 podstawowych miar tworzą w fizyce pewną bazę. Wszystkie inne miary, inne wielkości zmienne są wyrażane właśnie w tych 7 miarach. Są jeszcze dodatkowe takie jednostki pochodne, radian i steradian, które są liczbami rzeczywistymi. No i dla przykładu, jak to jest w przypadku mechaniki, te podstawowe miary, to kwestia przypomnienia sobie, co uczyliśmy się na fizyce. Tutaj w tej ostatniej kolumnie widać, jak to wyraża się w pewnych jednostkach podstawowych. Niekiedy te miary są dosyć skomplikowane. Tutaj przykłady wielkości związanych z elektrycznością. Niektóre wyrażenia, na przykład ta opór. Zobacz, bardzo prosta zmiana jak opór wyrażana jest w dosyć skomplikowany sposób przez te podstawowe systemy miar. Na ile jest to możliwe do powtórzenia w ekonomii, to jest otwarta kwestia. Podstawowa rzecz, którą intuicyjnie czujemy i każdy z nas, jak w szkole średniej przychodził kurs fizyki czy matematyki, jak zapomniał jakiegoś wzoru, to sobie próbował odtworzyć ten wzór poprzez stosowanie rachunku miar. Pewną naturalną, logicznym oczekiwaniem jest to, że miana po lewej stronie i po prawej stronie równania muszą być dokładnie takie same, bo inaczej nie byłoby to, nie miałoby to jakiegokolwiek sensu. No i tutaj przykład, jak to jest w przypadku jednego z takich, zależności, którą odczuwa każdy z nas, jak jeździ samochodem i patrzy na zużycie benzyny, to widzi, jak zużycie benzyny rośnie z kwadratem szybkości średniej samochodu. Tak to jest, że siła oporu na ciało poruszające się z prędkością V rośnie z kwadratem prędkości. No i naturalnym jest oczekiwaniem, że zarówno to, co jest po lewej stronie ma miano siły, tak samo musi być po prawej stronie też miano siły. Stąd możemy powiedzieć tak, że to, co tutaj jest po tej lewej stronie, to możemy powiedzieć, że to K jest pewną zmienną, która musi mieć jakiś wymiar, którego szukamy. Ta prędkość to jest po prostu metry na sekundę, prawda? I to jest to do kwadratu, a po tej lewej stronie jest siła, czyli to jest to z zasady Newtona M razy G, czyli to musi być wymiar masy, długości i metry na sekundę kwadrat, czyli kwadrat jednostki czasu z odwróconym, z minus 2.
I z tego możemy wyliczyć, jakie powinny być wymiar K. To K powinno być mierzone w kilogramach podzielone przez metr. I to są pewne takie elementarne rzeczy, które dla fizyka, dla chemika, dla inżyniera są czymś naturalnym i oczywistym. Do jakiego stopnia są one oczywiste w ekonomii, no to chciałbym właśnie, żebyśmy sobie podyskutowali na tym naszym spotkaniu. Pewien problem, który będzie widoczny w odpowiedziach recenzentów na artykuł Barnetta, o którym będę za chwileczkę mówił, jest wymiar argumentu w takich funkcjach jak eksponenta, logarytm, sinus, kosinus, tangens i tak dalej, i tak dalej. W przypadku na przykład sinusa to argumentem jest kąt, czyli to jest pewna liczba rzeczywista. I pytanie, jeżeli ta zmienna jest, zmienia się cyklicznie jako sinus AT, to jaki wymiar powinno mieć A? No, jak sobie przypomnimy z fizyki, do którego też będziemy jeszcze wracać, A powinna mieć wymiar odwrotności jednostki czasu, czyli częstotliwości. No? Jak się okazuje, nie dla każdych to jest oczywiste, o czym za chwileczkę powiem. Jakie jest takie pewne generalne przesłanie wykorzystania analizy wymiarowej do formułowania pewnych zależności, czy znalezienia zależności, albo nawet znalezienia praw w fizyce, w chemii, także powinno być to w ekonomii, jeżeli ekonomia pretenduje do takiej fizyki społecznej. Standardowym przykładem jest wahadło. Zastanawiamy się nad tym, jaka jest zależność wahadła, okresu wahania wahadła, czyli tego T, od pewnych czynników. Staramy się określić, a jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten okres wahania wahadła. Na pewno długość wahadła, na pewno masa zawieszona, możemy podejrzewać przyspieszenie ziemskie. Czyli załóżmy, że ta zależność pomiędzy okresem wahania wahadła, a tymi pozostałymi zmiennymi ma charakter multiplikatywny z pewnymi potęgami A, B, C, D i K jako współczynnik, pewien współczynnik proporcjonalności. No i w oparciu o tą analizę wymiarową staramy się określić, a jakie te potęgi powinny być, żeby miana po lewej i po drugiej stronie były dokładnie takie same. Wymiar musi być, zarówno po tej stronie musi być to wymiar czasu, jak i po tej stronie wymiar czasu. Oczywiście to budowana jest ogromna teoria i to, co tutaj powiem, to jest jedynie takie mnemotechniczne przedstawienie pewnego podejścia stosowanego w analizie wymiarowej. Czyli zatem mamy po lewej stronie mamy czas, a po prawej stronie mamy te wymiary, o których mówiliśmy, czyli długość do potęgi A, masa do potęgi B, tu G, czyli masa przez sekundę przez czas do kwadratu do potęgi C. Grupujemy poszczególne te wymiary razem, jakie występują w tym wyrażeniu, czyli tutaj mamy L występuje, czyli wymiar długości występuje tutaj i tutaj, to jest A plus C, prawda? M do B i T do minus 2C. I teraz musimy porównać te potęgi po lewej stronie i po prawej stronie, czyli dostajemy taki układ równań, który rozwiązanie będzie właśnie szukanymi parametrami w naszej zależności. No to widać wyraźnie, że po lewej stronie nie ma masy, czyli B powinno być równe 0 i od razu widać, że okres wahadła nie zależy od masy. Ja? Jeżeli chodzi o czas, tutaj minus 2C to ma być równe 1, bo tutaj jest właśnie T do 1. Czyli z tego wynika, że C powinno być równe 1 druga. No i dalej, jak C wiemy, no to już A mówimy, że musi być równe 1. Czyli już znaleźliśmy pewną zależność. Jeszcze otwarta sprawa jest z tym teta. To może być dowolne, to D może być to przyjmować dowolną wartość. Na razie nie jesteśmy w stanie określić tej zmiennej. No to trzeba znaleźć sposób eksperymentalny, czyli możemy powiedzieć, że znaleźliśmy pewną zależność, zapisaną tutaj w takiej bardziej formie przystępnej. Okres wahań wahadła jest funkcją kąta wychylenia, maksymalnego kąta wychylenia i pierwiastka z długości wahadła i G.
To oczywiście musielibyśmy już znaleźć innymi sposobami, na przykład eksperymentami, ale jak pokazuje doświadczenie, dla małych odchyleń to wahadło, ten okres wahania wahadła nie zależy od teta i nie zależy od m, jak to już wcześniej mówiliśmy. I otrzymujemy w ten sposób taki znany wzór, który się uczyliśmy na fizyce, że okres wahań wahadła to jest 2 pi pierwiastka l przez g. Takie eksperymenty, takie działania są czymś normalnym, naturalnym wśród fizyków i wśród inżynierów. Takiego stopnia jest to możliwe w ekonomii. No to tutaj są różne opinie i te opinie chciałbym dzisiaj przedstawić. To są bardzo zróżnicowane. A wszystko wzięło się od tego, co się zaczęło w końcu XIX wieku, mianowicie uznano wtedy wśród ekonomistów, że fizyka powinna być takim wzorcem metodologicznym prowadzenia analizy ekonomicznej. Jeżeli w fizyce formułuje się pewne zależności funkcyjne, tak jak tutaj ta pierwsza zasada dynamiki, że siła jest proporcjonalna do masy, do ilu czynu masy i przyspieszenia, albo tak jak tu jest u Newtona w tej sławnej jego prawie grawitacji, że siła pomiędzy dwoma masami M1 i M2 jest proporcjonalna do ilu czynu tych mas, odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości, to tak samo można by powiedzieć, że można byłoby zacząć szukać pewnych zależności funkcyjnych w ekonomii. Jedną z takich podstawowych właśnie w końcu XIX wieku propozycji to przez 1894 Ludwig Wechsel zaproponował, żeby wielkość produkcji, którą się interesują między innymi ekonomiści, zależna była od tak zwanych czynników produkcji, od nakładów na wytworzenie iluś tam jednostek jakiegoś towaru. To potem przyjęło taką formę trzyczynnikowej funkcji, a w zasadzie dwuczynnikowej, dopiero potem w 50. latach z Solow dodał ten trzeci czynnik, że wielkość produkcji jest funkcją trzech czynników. Wielkości produkcji, kapitału i pracy oraz tego A, który na początku odgrywał rolę parametru czy proporcjonalności. Dopiero jak to Robert Solow pokazał w latach 50., to A jest zmienne i można to przypisywać, tą zmienność, postępowi innowacyjnemu, szeroko rozumianą zdolnością, wzrostowi zdolności technologicznych systemów. A idąc jeszcze dalej, jak pokazuje doświadczenie, to już tradycja jest ponad 80-letnia, bo pierwsza propozycja, o czym będę za chwilę mówił, to jest rok 1928, kiedy Cobb i Douglas zaproponowali specjalną postać tej funkcji produkcji, którą wszyscy znamy, a Austriacy mają jej po prostu powyżej dziurek w nosie. Mianowicie, że wielkość produkcji w czasie T jest proporcjonalna do kapitału z pełną potęgą, z elastycznością alfa i wielkości zaangażowanej pracy do beta. Jakie interpretacje są tego alfa i beta? To różnie to bywa. Niektórzy ekonomiści się nad tym zastanawiają, niektórzy mówią, to jest po prostu wielkość wynikająca z estymacji tego równania metodami ekonometrycznymi. Ta zależność między alfa i beta jest różnie rozumiana, to alfa plus beta może być większe od 1, mniejsze od 1 albo równe 1. Najczęściej ekonomiści mówią o tym, że w systemie gospodarczym występuje pełna substytucyjność między kapitałem i pracą, w związku z tym ta suma tych dwóch parametrów będzie równa 1, czyli z tego wynika, że zarówno alfa, jak i beta są wielkościami rzeczywistymi, mniejszymi albo co najwyżej równymi, równymi jedności. Prawda? Jeżeli tak, to w tym momencie ta funkcja produkcji spełnia to prawo, jedno z podstawowych praw ekonomii mówiącej o prawie malejących przychodów. I co ciekawsze, bardzo często bezwiednie. Nie wiadomo dlaczego ekonomiści tego nurtu neoklasycznego od razu prowadzą jakieś rozważania, zakładają, że alfa jest równe 0,3, a beta jest równe 0,7 jako 1 minus 0,3 i to jest przyjmowane jako pewien kant. Co nie jest do końca prawdą, bo jak pokazuje doświadczenie, to jest kilka takich badań, w wyniku badań przeprowadzonych w ostatnich latach,
w różnych sytuacjach, w różnych państwach, w różnym czasie. Te wartości, estymowane wartości w oparciu o dane rzeczywiste się zmieniają i to zmieniają się dosyć radykalnie. Przynajmniej w przypadku Szwajcarii to alfa jest równe 0,21 na przykład, a w przypadku Niemiec jest 0,41, czyli to jest odbiega od tego 0,30, który postulują ekonomiści. Prawda? Głównego nurtu. To jest dokładnie tak samo, jak na przykład mówi się o tym, że ta naturalna inflacja powinna być równa 2%. No dlaczego 2%? No wszyscy tak mówią. No to tak samo wygląda na to, że jest mówione w przypadku tej elastyczności alfa. W przypadku Polski te estymacje były robione przez różnych autorów. Proszę zauważyć, że niekiedy robione w oparciu o prawie te same dane statystyczne i otrzymuje się dosyć radykalnie inne estymacje. Nie jest taka prosta sprawa, w każdym razie nie jest to alfa, nie odgrywa roli w tym wypadku tego parametru, który na przykład jest w przypadku prawa grawitacji Newtona, że R kwadrat jest to kwadrat tej odległości między masami jest czymś stałym, o czym za chwileczkę też powiem. Na to warto zwrócić uwagę, że przyjmowanie tego 0,3, ja ostatnio przeglądałem takie prognozy rozwoju globalnego, opublikowane w ostatnich 3-4 latach i w 7 prognozach, które przeanalizowałem, wszędzie wykorzystywana jest funkcja produkcji jako podstawa tej prognozy i tam niemalże wszyscy autorzy z jednym wyjątkiem przyjęli, że alfa w całej gospodarce światowej jest równa 0,3, a beta 0,7. Dlaczego? Nie tłumaczą się. Na zasadzie wszyscy tak przyjmą, to ja też tak to przyjmę. Ja bym chciał wrócić do tych szacunków, jeśli można na chwilę, bo moim zdaniem, jeśli to pochodzi z różnych badań ekonometrycznych, to jest olbrzymia szansa, że przedziały ufności wokół tych oszacowanych parametrów są w ogóle tak szerokie, że pewnie żadna wartość nie jest lepsza niż inna. Zgadzam się. Całkowicie. To jest... No, przypomina po prostu tak jakby popatrzeć w róg i powiedzieć, a ja przyjmę 0,33, prawda, bo to jest ładna liczba. Tak, przedziały ufności są tak szerokie, że spokojnie wszystko tak, ale to jedno bardzo właściwie. No i ten artykuł Barnetta. Artykuł Barnetta po raz pierwszy ukazał się w 2003 roku w Journal of Austrian Economics, ale ma długą historię. Co najmniej 2-3-letnią historię, dopiero po tej historii został opublikowany. Rata została dodana w roku później, bo tam były drobne błędy i można na stronie Mises.org to znaleźć. Ten artykuł zainteresował nas i wspólnie z Marcinem Zielińskim, wtedy jeszcze studentem trzeciego roku, zainicjowaliśmy taką dyskusję na łamach studiów ekonomicznych. W 2006-2007 roku pojawiły się takie tłumaczenie tego artykułu dokonanego przez Marcina oraz kilka wypowiedzi, które chciałem dzisiaj streścić, bo one są dosyć symptomatyczne. Te artykuły można pobrać tutaj na tych stronach, które przekazałem. Przesłanie tego artykułu jest w zasadzie bezdyskusyjne i większość głosów jest za tym, co mówił Barnett, że jeżeli wykorzystujemy aparat matematyczny w analizie ekonomicznej, to powinniśmy konsekwentnie posługiwać się wymiarami, posługiwać się tymi mianami. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Barnett poszedł dalej. Jak pokażę za chwileczkę, używał niekiedy dosyć radykalnego języka i może ten odstraszał tych recenzentów, o których też za chwileczkę powiem. Krytyka Barnetta idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, on pokazuje na dwóch przykładach, ja będę się posługiwał tylko jednym przykładem, który jest bardziej intuicyjny i znacznie prostszy od tego przykładu makroekonomicznego, mianowicie właśnie, jeżeli korzystamy z tej twórcy Cobba Douglasa, to w takim układzie powinniśmy konsekwentnie stosować tą metodologię, która jest stosowana u fizyków, że wymiar po lewej stronie równania powinien być dokładnie równy wymiarowi tego wyrażenia, który jest po prawej stronie równania. Ja proponuję tak, no przyjmijmy, że Q jest wyrażone w pewnych jednostkach i to jest pewien problem, o którym warto też podyskutować, że o którym jeden z recenzentów, dyskutantów nad tym artykułem zwrócił wyraźnie uwagę, że w ekonomii, w odróżnieniu od fizyki, nie ma jednego akceptowanego, podstawowego, bazowego systemu miar.
prawda? No to powiedzmy, że produkujemy jakieś wichajstwo, jak to mówi Barnett. I to Q jest z reguły odniesione do jakiegoś okresu czasu, prawda? Czyli wymiar Q jest wichajstry pomierzone przez czas, czyli jeżeli ten czas przyjmiemy, że to jest jeden rok standardowo, to są po prostu wichajstry na rok. K, i tutaj potem już jest naprawdę nie wiadomo, jak mierzyć kapitał. Tutaj jest ogromne pole do dyskusji, ale jeżeli to ma być pewna emulacja tego, co się w fizyce, no to wyraźmy ten kapitał także w pewnych fizycznych jednostkach, czyli w fizykalistycznych jednostkach. Powiedzmy, że to są maszynogodziny przeznaczone na wyprodukowanie tej ilości wichajstrów w czasie jednego roku. Czyli w skrócie maszynogodziny na rok. Podobnie z L, to jest ilość roboczych godzin, którą przeznacza się na wyprodukowanie. Jeżeli byśmy przyjęli taki układ jednostek, wcale nie tak łatwy do zaakceptowania, jak się okazuje wśród tych ekonomistów, dyskutantów na tym artykule, to wtedy wymiar tego współczynnika A, tak jak tam wymiar K przy tym równaniu K, F równa się K razy V do kwadratu, szukamy tego wymiaru tego A, powinien być wynikać z tego wyrażenia wielkość produkcji podzielona przez wymiary K do alfa i R do beta. Jeżeli byśmy zrobili takie same rachunki jak poprzednio, to doszlibyśmy do wniosku, że to A ma wymiar wichajstry podzielony przez czas, maszynogodziny podzielone przez czas do alfa i robocze godziny podzielone przez czas do beta. W skrócie, jeżeli tak połączymy to wszystko, wszystkie te potęgi przy odpowiednich jednostkach, to dojdzie nam, że to jest wichajstry pomnożone przez rok do alfa plus beta minus 1, maszynogodziny do alfa i robocze godziny do beta. Dosyć to dziwnie wygląda i to jest jeden z zarzutów, że to wygląda bardzo dziwnie, ale co najciekawsze, jak Barnett wykazuje, to i tak uważa, że to nie ma sensu, ta jednostka zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i w wymiarze logicznym, no, że to jest za bardzo skomplikowane i to jest jeden z takich podstawowych zarzutów Barnetta i podstawowy problem do dyskusji wśród recenzentów tego artykułu, jak i wśród dyskutantów, wśród tych polskich autorów, o tym za chwileczkę. No, on mówi, że jeżeli byśmy to przedstawili w ten sposób, to te potęgi po prostu nie mają sensu. Do jakiego stopnia się z tym zgodzimy, no to myślę, że to mogło być przedmiotem pewnej dyskusji. Drugi zarzut Barnetta to, że te wymiary są niestałe. I ten zarzut też jest podejmowany w tej dyskusji, czy do jakiego stopnia ta niestałość wymiarów jest błędem, jest niedostatkiem tego podejścia w ekonomii. Barnett mówi tak, dopodając jako przykład to równanie prawo powszechnej grawitacji Newtona. Mówi tak, jeżeli stosujemy to prawo powszechnej grawitacji w postaci, że siła jest proporcjonalna do iloczynu mas i obroty proporcjonalne do kwadratu, to w takim układzie ten współczynnik proporcjonalności G powinien mieć wymiar odpowiadający tak tej zasadzie, że po prawej i po lewej stronie powinny być te same zmiany. W związku z tym to G ma wymiar metra do trzeciej potęgi podzielone przez kilogram razy sekunda do kwadratu. Co ciekawsze, w fizyce te parametry z reguły faktycznie uznaje się, że one są, mają jakiś wymiar określony, on dosyć skomplikowany, ale są one stałe. Jak pisze Barnett, ten wynik jest niezmienny dla niezliczonych pomiarów G. Faktycznie tam niektórzy fizycy oszacowują to G z dokładnością do 12 miejsca znaczącego i on jest powtarzalny w różnych warunkach, ale także jak od czasów Newtona od trzech wieków. Czegoś takiego nie ma w przypadku ekonomii, a zwłaszcza w przypadku tej funkcji-produkcji, to A nie ma takiego samego statusu jak ta stała grawitacji G. Ona się zmienia w zależności od tego, jakie są kraje, jak i w czasie też się może zmieniać i to jest zarzut dosyć poważny. Barnett na koniec mówi, podsumowując tę dyskusję, że prawidłowe użycie wymiarów w tym przykładzie przynosi niestałe wymiary. Te niestałe wymiary są oczywiście wynikiem absurdalnym.
Problem ten staje się jednak oczywisty tylko wtedy, gdy wymiary są poprawnie zawarte w modelu, co jest rzadkim przypadkiem w modelowaniu ekonomicznym. To jest pewien problem, który też warto podnieść, że ekonomiści, korzystając z funkcji produkcji, w ogóle nie wspominają, o tym, jakie wymiary powinny mieć, jakie miana powinny mieć tej wielkości, które one wykorzystują. To o tym jeszcze sobie parę słów powiem. Tu jest przykład pewnego języka, którym się posługuje, dosyć takiego ostrego, którym posługuje się Barnett, który może faktycznie niekiedy zbyt radykalnie stawia sprawę i w związku z tym przyzwyczajony do takiego bardzo spokojnego dyskursu wśród ekonomistów głównego nurtu, żeby jednego drugiego nie urazić, to wywołał pewien szok i może dlatego ten artykuł był odrzucony. Bo mówi o gierkach, o akademickich gierkach, mówi o pseudonauce itd. Mówi, że to nie byłoby nic z tym złego, jeżeli to się ograniczało tylko do pewnego dyskursu akademickiego. Ale jak wiadomo, ekonomiści mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w rzeczywistości, doradzają rządom i w związku z tym, jeżeli stosują tego rodzaju gierki, jak to mówi Barnett, to przynosi szkody całemu społeczeństwu i to jest najbardziej niebezpieczne. Prawda? Ten artykuł w 2001 roku, a w 2001 roku został wysłany do American Economic Review, jednego z czołowych ortodoksyjnych czasopism. A dlaczego? Dlatego, że tak, najwięcej w tym czasopisie pojawia się artykułów, które związane są z funkcją produkcji. To jest pewna tradycja, o tym na sam koniec powiem. W 1928 roku właśnie Koch i Dallas opublikowali swój pierwszy artykuł, w którym przedstawili tą swoją propozycję opisu produkcji za pomocą takiej właśnie specyficznej funkcji produkcji. I dostał trzy recenzje. Fragmenty tych recenzji są przedstawione na końcu jako dodatek do tego artykułu, także w polskim tłumaczeniu. Ja jedynie powiem o niektórych rzeczach takich bardzo, bardzo smakowitych. Jeden z recenzentów mówi, że ten artykuł w ogóle nie ma sensu, bo w przypadku ekonomii i tego, co przedstawia Barnett, tam nie ma żadnych praw, tam są pewne zależności, a analiza wymiarowa ma zastosowanie tylko w przypadku praw. Ale nie wytłumaczy, jaki jest rozróżnienie pomiędzy pewną zależnością a pewnym prawem. Jeden zdaniem i tak wielu właśnie recenzentów w ten sposób dosyć arbitralnie odrzuca, bo mu się wydaje, że to jest prawda. Brak spójności wymiarów nie jest sam w sobie wielkim problemem. Jeżeli tak, to po co w ogóle się nad tym zastanawiać? Należy to odrzucić. Ten argument jest dosyć kuriozalny. To wygląda na to, używając języka Barnetta, że recenzent cierpi na dyskalkulię, jak on nazwał. Mianowicie mówi tak. Jeżeli te problemy, które przedstawiłeś w ekonomii, są problemami, to tak samo są problemami dla fizyków. I podaje mi też takie standardowe podejście. Ktoś wyłapuje się jakąś zależność, pojawia się, a u fizyków jest to dokładnie tak samo. I mówi coś takiego, jeżeli ruch jakiś jest opisany równaniem takim cyklicznym typu cosinus 8t, to mówi, przecież to jest dokładnie to samo, co o czym ty mówisz, bo przecież tutaj pod kosinusem mamy czas, prawda, i w związku z tym fizycy dokładnie tak samo stosują to, co ty proponujesz, prawda. Zapomina o tym, i to jest dziwne, bo w szkole średniej na pewno go uczono, że jeżeli byś ten przykład zapisać w postaci ogólnej, to tutaj pod kosinusem, także pod sinusem, pod wszelkimi równaniami związanymi z ruchem harmonicznym, musi wystąpić tutaj ten wymóg. Właśnie fizycy bardzo na to zwracają uwagę, że to mogą być radiany, czyli liczba rzeczywista, czyli ten parametr tutaj 8 ma wymiar częstotliwości, czyli odwrotności czasu i tutaj nie ma żadnego problemu. I na podstawie takiego zarzutu, między innymi takiego zarzutu, odrzucono też ten artykuł Barnetta.
Drugi przykład to jest przykład z bardziej już zaawansowany. Ktoś tam wziął sobie podręcznik z fizyki i popatrzył, że w tej fizyce, jak w jednym z zadań, jest takie rozwiązanie dotyczące przewodności cieplnej i mówi, no przecież tutaj występuje logarytm od R, a R ma wymiar centymetra, no to przecież dokładnie tak samo, jak ty mówisz o tym w tej funkcji produkcji, tak samo i tutaj mamy logarytm od R. Ale gdyby zadał sobie trud i zrobił pewną analizę, jak do takiego równania doszło się poprzez odpowiednie liczenie, to by doszedł do tego, że tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Bo to tutaj to, co jest 699, to tam jako na stała całkowania występuje i ta stała całkowania powinna być zapisana właśnie w postaci pewnego logarytmu, pewnego promienia, to jest taka rura i tam przewodność tego przechodzi do ciepła przez taką rurę, pewnego promienia odniesienia R0 i jeżeli byśmy to w ten sposób zapisali, to mamy logarytm R do R0, a to jest liczba rzeczywista, czyli jest wszystko ok. Fizycy na to zwracają szczególną uwagę. Oczywiście niekiedy nie piszą eksplicite, że co jest tak, a nie inaczej, bo dla nich jest to pewna jeden z klasy powiedział oczywista oczywistość, ale zawsze można takie coś znaleźć i pokazać pewną nieścisłość, nie robiąc tego kroku, który jest konieczny, a którego bardzo często ekonomiści nie robią. Takim klasycznym przykładem jest wykorzystanie chociażby modelu ISLM do prowadzenia polityki gospodarczej. Bezwiednie ten model jest stosowany przy prowadzeniu polityki gospodarczej, ale nikt nie zada sobie pytania, a przy jakich założeniach ten model został stworzony i czy te założenia mają swoją rację bytu w rzeczywistości. Najczęściej nie mają i w związku z tym ten model nie powinien być stosowany w rzeczywistości. Ekonomiści w ogóle jakby unikali tego typu dyskusji. No i tak jak powiedziałem, zwróciliśmy się do kilkunastu ekonomistów w Polsce w 2006 roku z prośbą o opinię o tym artykule. Dostaliśmy kilka odpowiedzi. Tutaj chciałbym kilka z nich przedstawić tak króciuteńko, żeby pokazać pewien styl myślenia. Większość tych odpowiedzi to są odpowiedzi ludzi, którzy związani są z matematyką, z profesji takiej matematycznej, weszli do tej ekonomii i oni pewnych rzeczy nie czują. No jednym z właśnie jest mój przyjaciel Tadeusz Bednarski, który jest matematykiem, ale bardzo głęboko wszedł tą ekonomię i wydaje się, że czuję tą ekonomię, ale pewne rzeczy dla mnie zawarte w jego artykule są niezrozumiałe. Na początku mówi o dziwnej rzeczy. Tak, po pierwsze uznaje, że istnieje pewna, to jest pewien standard, że fizyka, jeżeli chodzi o naturę badanych zjawisk, jest inna niż ekonomia i tutaj różne podawane są atrybuty tych różnic, ale to, co mówi Tadeusz Bednarski, jest dosyć symptomatyczne. Mianowicie uznaje, że fizyka poznaje rzeczywistość taką, jaka ona jest, niezależnie od naszego istnienia. Natomiast wiedza ekonomiczna do pewnego stopnia modyfikuje naturalne prawa samej ekonomii, prawa wynikające z ludzkich zachowań, które się zdrowuje. I to wydaje się dosyć dziwne, że w tym momencie prawo w rozumieniu takim w ekonomii jest całkiem inne od rozumienia prawa w fizyce. No i to na to, o czym wspominałem, że jednym pewnym podstawowym problemem w ekonomii jest to, że nie mamy takiego usporu SI, jak mają fizycy, w związku z tym pewne problemy z tym mogą być związane. To,
poznanie, które tutaj odnośnie Howarda Douglasa zainspirowało mnie do tego, żeby wreszcie zajrzeć do oryginalnej pracy Howarda Douglasa i przyznam się, że to jest taka typowa rzecz. Ja nie używam funkcji Howarda Douglasa, ale wielu ludzi używa i cytuje to. To cytowanie jest najczęściej zrobione na zasadzie przeczytałem artykuł, w którym ten artykuł był cytowany, to ja też go zacytuję, prawda? Nikt nie zagląda do tego oryginału. Ja od czasu do czasu robię taki eksperyment, mówię, sprawdzam i o tym eksperymencie na koniec dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć. Profesor Bednarski podszedł do tego, jak się wydaje, w taki sposób bardzo formalny, matematyczny i stara się wykazać, że tak naprawdę powiedziawszy w tej analizie, którą on przedstawi, nie ma potrzeby mówienia o wymiarach. Prawda? Przedstawił taką analizę. Przyjmijmy, że mamy wielkość produkcji, która opisywana jest jakąś funkcją fk i l, którą będziemy szukać i chcemy ją znaleźć. I on robi taki eksperyment, taki myślowy, takie kalkulacje. No przyjmijmy, że zarówno k, kapitał, jak i praca zależą od tych trzech zmiennych, poziomu płac, poziomu cen, stawki płac i stopy zwrotu z kapitału. I co symptomatyczne, w ekonomii neoklasycznej jest to oczywiście normalny, naturalny. Przyjmijmy, że kryterium, które będziemy się posługiwać, to jest maksymalizacja zysku. Co jest oczywiście dosyć dyskusyjne, no ale przyjmijmy, niech będzie tak, że posługujemy się tym jednym kryterium maksymalizacji zysków. No to ta maksymalizacja zysków, zysk jest zapisany jako po prostu wielkość przychodu ze sprzedaży minus te koszty związane z obsługą kapitału minus koszty prac. Jeżeli tak, to możemy powiedzieć, że szukamy pewnego optimum K i L, żeby to K i L znaleźć, no to musimy pochodne cząstkowe po K i pochodne cząstkowe po L powinny być równe 0. To doprowadza do tego takich dwóch równych, prawda? P razy pochodna cząstkowa funkcji K FKL równa się R, bo tutaj jest po prostu PK po K jest równe 1. No? I tak samo jest R. No? Czyli mamy układ dwóch równań, które by nam mówiły o optymalnym zachowaniu. No? I teraz wprowadźmy założenie, które jest dosyć dyskusyjne, ale przyjmijmy, że coś takiego jest, że mamy pewien parametr alfa, który mówi nam o udziale płac w przychodzie. No? W związku z tym możemy zapisać tak, jeżeli mamy te wydatki jako tylko na dwie grupy, kapitał i praca, to w związku z tym wydatki na pracę powinny być równe alfa razy te suma naszych wszystkich przychodów i podobnie wydatki na kapitał powinny być równe 1 minus alfa, to co nam zostało, razy suma przychodów, jakie uzyskaliśmy. Tak? Jeżeli teraz podzielimy odpowiednie te dwa równania, to równanie i to równanie skojarzymy i to równanie skojarzymy i podzielimy, to dostajemy pewien układ równań różniczkowych cząstkowych. Nie wiadomo, no to jest kwestia formalna, którego rozwiązaniem jest jedyna funkcja, która właśnie jest funkcją Howarda Douglasa. I profesor Bednarski mówi, no popatrzcie, zrobiłem takie obliczenia i w żadnym momencie nie odwoływałem się do mian, do jednostek. Czyli tutaj nie ma żadnej sprzeczności. To tutaj w zasadzie nie ma potrzeby w ogóle o tym dyskutować. No. Trudno w powyższym rozwiązaniu wolnym w zasadzie od wymiarowości dopatrzyć się logicznej luki. W istocie rzeczy postać funkcji wiążącej produkcję, kapitał i pracę nie zależy od przyjętych jednostek. No. No, formalnie tak jest, ale no i dalej odnosząc się do tego zarzutu Barneta, zmiana tego alfa nie wpłynie na wartość współczynnika, a nie w postać funkcji produkcji. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale jeżeli tak byśmy się przyjrzeli temu, tak jak to zrobił fizyk. Jeżeli fizyk zaczyna jakąkolwiek robotę, to zaczyna od tego, że te równania, z których on wychodzi, muszą być zgodne z analizą wymiarową. Prawda? I dopiero potem, jak są zgodne, to ma pewność, że na końcu wynik ten będzie zgodny. I tutaj profesor Bednarski w ogóle się nie zastanawia nad tym, a jaka jest ta
wymiarowość, czy analiza wymiarowa dotycząca tych dwóch zależności podstawowych, ale przede wszystkim tutaj, czy ta zgodność wymiaru występuje w tym podstawowym równaniu związanym z zyskiem. No? Tutaj, gdyby zaczął tą analizę, to by nie wspomniał o tym, że tutaj w zasadzie nie ma nic o wymiarowości, w związku z tym ta dyskusja jest bez zasad. No? No i tak po kolei, bardzo szybciutko, żeby jeszcze kilka innych artykułów. Generalnie rzecz biorąc jest w ten sposób, że te kilka głosów polemicznych zaczynają się od tego, tak, zgadzam się z Barnettem, ale potem zaczyna się cała, aby dokopać, aby komuś, aby temu Barnettowi pokazać, że jednak nie ma racji, prawda? Wszyscy się zgadzają, że wszyscy powinni w ekonomii też stosować tę analizę wymiarową, ale nie zawsze ta analiza wymiarowa jest potrzebna. Na przykład tutaj Andrzej Malawski mówi, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Znaczenie tego badanego problemu w ekonomii teoretycznej i empirycznej oraz źródła ich matematyzacji. I mówi tak, jeżeli chodzi o empirię, to my musimy stosować te wymiary. Ale jeżeli chodzi o matematykę, i to jest kuriozalne, nie wydaje się natomiast tak konieczne w analizie teoretycznej. Tak? Tam wszystko wolno. Jeżeli tak, i to jest podejście, które stosował właśnie profesor Bednarski. Jeżeli ja logicznie prowadzę wywód i nie odwołuję się do wymiarów, to znaczy, że tutaj żadnego problemu nie ma. Tak? I w związku z tym mówi, tylko że bardzo często mówiąc A, autorzy nie mówią B. No, mówi tak, że te modele matematyczne w ekonomii tworzące teorie nie muszą przyjmować formy równań, czyli układów, ale są w postaci aksjomatycznych systemów dedukcyjnych, jak między innymi teoria równowagi ogólnej, to nie pretenduje wprost do weryfikacji empirycznej, ale za to ma pewne implikacje teoretyczne, takie logiczne, które bardzo są ważne. I w związku z tym nie musimy wcale w ogóle badać relacji pomiędzy modelem a rzeczywistością. I to zresztą widać w American Economic Review. W większości tych artykułów to w ogóle się nie mówi o empirii. I konkluduje w ostatnich zakapitów Andrzej Morawski pisze tak, że praca Barnetta nie stanowi jednak wiele hałasu o niej i zasługuje na uwagę. Stąd tytułowe nieco hałasu o coś. Szkoda jednak, że brak w niej części pozytywnej, co czyni ją mało konstruktywną. No dobrze, ustawianie sobie pewnego chłopca do bicia, powiedzenie, no dobrze, nawet jeżeli masz rację, ale to i tak w ogóle nie ma sensu dyskutować, bo nie dajesz propozycji, to jest tak jak u Churchilla z systemem demokratycznym. Tomasz Żyli, czy w ekonomii jednostka pomiaru coś znaczą w tym swojej krótkiej wypowiedzi? Zwraca znowu uwagę, że ta empiria jest ważna. Artykuł Barnetta rzeczywiście zwraca uwagę na pewną niefrasobliwość ekonomistów i przyznaje, że coś takiego się zdarza. Ale autor, i tutaj już mam słowo, przesada twierdząc, że dorobek teorii ekonomii wymaga gruntownego przeglądu pod tym kątem. Prawda? No, ważny problem, ale tak powiem, to możemy sobie go spokojnie odrzucić. Prawda? Mówi, że w ekonomii w ogóle nie ma co się nad tym zastanawiać. Tutaj pomiar eksperymentalny bywa często problematyczny, więc posługiwanie się wzorami zostaje zrytualizowane. Ciekawe określenie, zrytualizowane. Wielu ekonomistów w ogóle się nie zastanawia nad tym a proponują pewne artykuły, piszą, dostają nagrody Nobla za to. No to jeżeli to jest doceniane, no to w takim razie po co w ogóle dyskutować nad wymiarowością A, jeżeli się robi na co dzień, nie marzy na co dzień. Ale i tutaj stosuję to podejście jednego z recenzentów, którego cytowałem, bierze książkę fizyki, znajduje jakiś wzór. I mówi, popatrzcie, w tym wzorze jest dokładnie to samo, co twierdzi Barnett. I on faktycznie zajrzał do książki Resnika Holidaya i powiedział tak, otóż może się dokładnie to samo zdarzyć, prawda? Mianowicie zajrzał do takiego zadania
nawet nie teoretycznego rozważania, tylko zadania związanego z przemianą adiabatyczną gazów. To jest jakieś zmiana objętości temperatury bez wymiany ciepła z otoczeniem. I tam znalazł taki wzór, że taką własność, że ciśnienie razy objętość do pewnego parametru kappa musi być stała, konstant. A ten parametr kappa, jak się zajrzy tam do podręczników, to wcale nie jest liczbą całkowitą, nie jest liczbą wymierną, może być dowolną liczbą rzeczywistą. I w związku z tym mówi tak, jeżeli to jest dowolna liczba rzeczywista, to V podniesione do potęgi rzeczywistej, gdzie tutaj ma swój wymiar, i fizycy się dokładnie tym samym zajmują, przedstawiają i nie widzą w tym żadnego problemu. To dlaczego my ekonomiści mamy się nad tym w ogóle zastanawiać? I dokładnie to samo możemy powiedzieć o funkcji Kowada-Glasa. Ale profesor Żyliszny nie robi znowuż tego, o czym wspominałem. A jaka była droga dojścia do tego wzoru i jaki jest sposób wykorzystania tego wzoru w rzeczywistości. I taki króciuteńki mój komentarz do tego. Przede wszystkim tak, jakbyś przyjrzał ta własność, a nie prawo, własność, która wynika tam z pewnego zadania, o której mówimy, wynika z pewnego prawa, czyli równania Mendelejewa-Clapeyrona, w którym te zależności tutaj pomiędzy tymi podstawowymi jednostkami fizycznymi, ale co najważniejsze, w tym równaniu Mendelejewa-Clapeyrona jednostki się zgadzają. Po prawej, po lewej stronie jednostki dokładnie się zgadzają i dochodzimy do tej własności PV do kappa razy konstant. Jak my wykorzystujemy? Ano, mamy dwa stany, w którym może się znaleźć gaz w objętości V1, ile ciśnienie panuje, P1, mamy objętość V2 i pytamy się, a jakie będzie ciśnienie w tym drugim stanie. No to wykorzystując to, zapisujemy to w ten sposób, że jeżeli to ma konstans, to wartości tego wyrażenia w stanie pierwszym musi być równa wartości tego samego wyrażenia w stanie drugim i wyliczamy P2, prawda? P2 jako V1 do V2 i w tym momencie, proszę zauważyć, mamy zgodność wymiaru. V1 przez V2 jest liczbą rzeczywistą i w tym momencie w ogóle trudno prowadzić jakieś analogię pomiędzy tym, co powiedział Barnett, że tam jest od wichajstwy do alfa, czy jakieś inne miana do 1 minus alfa. Tutaj miana się zgadzają. V1 przez V2 jest liczbą rzeczywistą. Ja mogę tą liczbę rzeczywistą, tak jak w funkcji logarytmicznej czy funkcji eksponencjalnej, podnieść do dowolnej potęgi. I tutaj fizycy są całkowicie logiczni i konsekwentni. Drugi przykład, który podaje Żywicz, aż się dziwię, że ten przykład podaje, bo to jest, może nie mam racji, może cierpię na dyskalkulię, jak to mówił Barnett. On mówi tak, fizycy bardzo często korzystają ze wzorów Maclaurena przybliżenia jakichś tam funkcji f od x, prawda? I mówi tak, jeżeli stosujemy tutaj, to tutaj w ogóle miana się nie zgadzają. Po pomnożeniu przez x w odpowiedniej potędze musimy otrzymać wymiar identyczny jak po lewej stronie, a tutaj wcale nie ma tak, bo tutaj są liczby, prawda? Tutaj są liczby, a tutaj mamy potęga, powiedzmy metr, metr kwadrat, metr do trzeciej i tak dalej, i tak dalej. No, według mnie jest to ewidentny błąd, bo zapomina się, jak się te liczby uzyskuje, prawda? To jest po prostu wartość pochodnej, na przykład pierwszej pochodnej, po x-ie i liczymy wartość tego w tym punkcie x równym 0. I to ma wymiar, to nie jest liczba rzeczywista, to ma wymiar odpowiedni, metr na sekundę, metr kwadrat na sekundę, kwadrat i tak dalej. W związku z tym, jeżeli pomnożę to przez x i tutaj mamy dx, to ma wymiar tego f od x-a, dokładnie taki sam, tutaj z wymiarowością nie ma żadnych problemów. Ale to nie przeszkadza zarzucić, że fizycy przecież dokładnie tak samo robią. No i jak to zwykle, najpierw pogłaskać, a potem dokopać. Zwraca uwagę na pewien aspekt modelowania. Ważne to jest, ale przesadą jest twierdzenie, że ta nielogiczność, o której mówi Barnett, powinna wskazywać, że powinniśmy się zastanowić nad odrzuceniem znacznej części do roku tej ekonomii. W
podobnym stylu mówi Emil Panek. To jest taki guru ekonomii matematycznej w Polsce. I też uważa na początku, że wszystko jest ważne, istotne i trzeba o tym dyskutować. Ale tak naprawdę to problemu nie ma, prawda? W ekonomii w ogóle na paspecie liczba czynników wpływających na przebieg procesu jest tak duża, że parametrów ekonomicznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli niezmienny w czasie, po prostu nie ma. Prawda? Fizyka klasyczna, i to jest ten standard, ma do czynienia z relatywnie prostymi obiektami i prawami, czego nie można powiedzieć o ekonomii. A w ogóle złożoność procesów gospodarczych jest tak duża, że w porównaniu z tym, co się dzieje w świecie fizycznym, to tak naprawdę rzeczy mówienie o sprawach ponadczasowych, ponadprzestrzennych w ogóle nie ma sensu. Także w ogóle o czym to dyskutujemy. No? Ale mówi, że ma rację, że te wymiary niekiedy są dziwne. Ale z tego można bardzo łatwo wyjść, prawda? I o tym za chwileczkę on zaproponuje, mówiąc o takich wymiarach, że to są zasoby albo strumienie w tym momencie, jeżeli w tych kategoriach mówimy, to tutaj w funkcji Kowada-Glasa wszystko jest ważne. A to, że ta niestałość jest tego współczynnika A, czy w takiej formie, czy w innej formie funkcji Kowada-Glasa, to jest czymś normalnym, naturalnym. Ono wynika stąd i to jest dosyć ciekawe. Opisywana zależność ma charakter nieliniowy. To, że chodzi tu o zależność ekonomiczną, a nie fizyczną, nie ma żadnego znaczenia. I to zdanie według mnie jest warte zapamiętania, bo jest kuriozalne. Nieliniowe procesy fizyczne generują zmienne wymiary tak samo jak nieliniowe procesy w ekonomii. A? Tylko teraz zarzuca i twierdzi właśnie w taki sposób, jak to tutaj zostało przedstawione, a nie podaje żadnego przykładu. A gdzie jest proces nieliniowy w ekonomii, w którym nie ma zgodności tych wymiarów? Ja przejrzałem, ja skonsultowałem się trochę z fizykami. Oni twierdzą, że to jest pewien wymóg formalny, metodologiczny, czy nieliniowy, czy liniowy, to jest dokładnie taka sama sytuacja. I nie podawili mi podać przykładu procesu nieliniowego, fizycznego, w którym te problemy wymiarowe były dokładnie takie same. Owszem, spełnione musi być bezwzględnie kornajowskie kryterium prawdy logicznej. Ja nie wiem, co to jest kornajowskie kryterium prawdy logicznej, ale brzmi ładnie. Dotyczy to w szczególności zgodności wymiarów, ale tylko tyle. Niestałość wymiarów, brak uzasadnienia dla wymiarów, to nie są poważne zarzuty naukowe. Jeżeli chodzi o naukowe, no to w ogóle nie dyskutuję. Na tym poziomie jest ta dyskusja. Reasumując, wymiary muszą być zgodne, ale czy są proste, czy złożone, czy stałe, czy niestałe, to nie ma większego znaczenia ani w ekonomii, ani w żadnej innej nauce. W ekonomii punktem wyjścia przy konstruowaniu wymiarów są zasoby i strumienie, wszystkie inne wymiary są pochodnymi. No i tam pokazuje, że faktycznie, jeżeli te zasoby i strumienie, no to można by w jakiś sposób uzasadnić. Teraz kwestia pewnego subiektywnej opinii. Zbigniew Czerwiński uważa, że te wymiary, które stosowane są w fizyce, są tak samo dziwaczne, jak i w ekonomii. Podaje przykład, że ta stała grawitacji ma taki dziwny układ. Dla niego to jest ten sam poziom dziwności, co jest przedstawione przez Barnetta. No, nie zauważa tego, że tutaj są pewne właśnie stałe wykładniki 3 i 2 i one się nie zmieniają w zależności od tego czasu, miejsca i tak dalej. Ważne, że wymiary są jednakowe. Ale co ciekawsze, pisze tak. Barnetta gębi problem niestałości wymiarów w ekonomii. Tak rzeczywiście jest, ale to zmartwienie tylko tych, którzy oczekują, że nauki społeczne mogą, czy powinny dokładnie naśladować nauki przyrodnicze. No ja nie uważam, bo tak uważam, jest to po prostu. Nie uważam, że powinniśmy stosować tej analogii. No. W ekonomii nie ma pewnych praw uniwersalnych i tak dalej, itd. Ale co ciekawsze, to jest też taka ucieczka, bardzo często stosowana. Wymiary parametrów funkcji produkcji nie mogą być stałe. Powód dlaczego tak jest, to kwestia filozoficzna, której nie będę rozważał, prawda? No to w takim układzie idźmy dalej i dokopmy temu Barnettowi, prawda?
Ale mówi tak o tej grawitacji. Jeżeli ona byłaby inna w Europie, inna w Ameryce, to to byłoby w ogóle nie do zaakceptowania. W sferze fizyki ta rozbieżność jest niemożliwa, ale w ekonomii wydaje się całkiem naturalna. Prawda? Zamiast uniwersalnych praw mamy tylko lokalne, statyczne prawidłowości sprawdzające na ogół się tylko z pewnym przedmiotem. I odrzuca się to, co jest naprawdę poważnym zarzutem. Twierdzą, że po prostu to jest coś naturalnego, normalnego w rzeczywistości. No i kolejna to jest Macieja Krzymskiego, opinia tak na początku z bardzo grubej rury, że tak powiem, twierdzi, że żadne dnie w ogóle na matematyce się nie zna, zwłaszcza na arytmetyce liczb kardynalnych. Dla Barneta równość plus nieskończoność równa się nieskończoność, to jest to samo co nieskończoność, jeżeli te nieskończoności zerujemy, to nieskończoność równa się zero. Ale co ciekawsze, on twierdzi, że układ, ten wymiarowość w fizyce między innymi, to jest wybór dość arbitralny, co jest dosyć kuriozalne. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły podstawowej i potem szkoły średniej, jaka była ogromna dyskusja nad tym, jak ten układ SI ma wyglądać. No? I fizycy nie przyjęli tego arbitralnie. To jest pewien układ miary 7 wymiarów, które są niezależne, których jeden z drugiego nie może wynikać jako pewna baza i oni wcale arbitralnie tego nie wybrali. Tak? To było po bardzo długiej dyskusji, a tutaj jednym, dwoma wyrazami, że dość arbitralne, no to w takim układzie nie ma co dyskutować nad tym. Tak? No i podaję pewien przykład, dosyć ciekawy. Mówi tak, że tak prawdę powiedziawszy, to problemu nie ma, bo wszystko jest wyrażone w jednostkach czasu. Jeżeli maszynogodzina, no to jest po prostu, tak jak mówił Barneta, no to jest po prostu czas, prawda? Maszynogodzina na rok, czy roboczogodzina na rok, to jest dokładnie tak samo liczba bezwymiarowa. W związku z tym, jeżeli to wszystko skrócimy, to wichajscy na czas, maszynogodzina na czas to jest jedynka, to jest bezwymiarowa liczba, to też jest bezwymiarowa liczba. W związku z tym A ma wymiar strumienia, czyli tego wymiaru Q. No dobrze, a można zadać pytanie, a popatrz na to, jak się w rzeczywistości mierzy, jak estymują te równania ekonomiści, to nawet maszynogodzina czy roboczogodzina jest jednym z wyborów, ale najczęściej to jest złoty czy dolar, wartość kapitału i w tym momencie tutaj na czas to już tak łatwo nie pozbędzie się tej wymiarowości, prawda? To jest kwestia po prostu pewnej interpretacji, dosyć kuriozalnej i z pewnym nastawieniem. Prawda? I kończy dosyć znowu z ciekawym określeniem, stwierdzeniem. Całkiem innym niż to, co dotychczas wielu ekonomistów, na przykład Panek mówił. Ekonomistom się wydaje, że rozpatrują bardziej skomplikowane procesy niż te, którymi mamy do czynienia w biologii, chemii czy fizyce. To jest jednak pogląd mylny. Te nauki, to jest ciekawe, po prostu wyżej wymienione nauki, czyli biologia, chemia, fizyka, rozwijały się zawsze sprawniej od teorii ekonomii. Co to znaczy sprawniej? Jaka miara tej sprawności? Bo dla mnie to jest takie właśnie, no nie wiem, po kielichu sobie napisałem po prostu. Myśmy też się odnieśli do tego z Marcinem Zielińskim, do tego artykułu. Oczywiście nie bez przyczyny zaproponowaliśmy redakcji, żeby na tę dyskusję i zgadzamy się z tym, co Barnet. I oczywiście niektóre szczegóły można mieć zarzuty, no to wydaje mi się, że faktycznie ten zarzut Barneta, że to alfa i beta są liczbami rzeczywistymi, czy niewymiernymi, jest zbyt daleko posunięte. Ale co ciekawsze, myśmy przejrzeli podręczniki, no oczywiście nie wszystkie, ale te, które mieliśmy. Zajrzeliśmy do dziesiątków różnych artykułów, które zostały opublikowane w tym nurcie głównym i tam nie znaleźliśmy w żadnym podręczniku jakiejkolwiek wzmianki o tym, że należy stosować rachunek mian w ekonomii. Tak samo i ekonomiści w większości po prostu nad tym się nie zastanawiają, a to jest podstawa. Bardzo często, no to jest podstawowa funkcja popytu, bardzo często ona jest przedstawiana w ten sposób, w związku z tym to alfa tutaj jest zmienne, tak jak wszystko to, co mówi Barnet, jest prawdziwe.
I w związku z tym ten parametr A się też zmieniał w zależności od czasu, miejsca, był zmienny. I tutaj jest pewna niespójność, nielogiczność, w związku z tym trzeba się zastanowić nad tym, a jak tą niespójność można było obejść. Na razie nie mamy pewnego może aparatu, żeby to zrobić, ale możemy zrobić swego rodzaju protezę, mówiąc, że tą cenę, tą funkcję popytu przedstawiamy jako funkcję pewnej względnej wartości ceny bieżącej do pewnej ceny odniesienia. Zresztą większość zmiennych ekonomicznych to są wartości względne. W związku z tym, jeżeli tak byśmy taką rzecz zrobili, to w tym momencie mamy tutaj liczbę rzeczywistą, podniesioną do potęgi dowolnej, tutaj nie ma żadnego sprzeczności z wymiarami. I coś takiego ja w swoich modelowaniach często stosuję. Dokładnie ten sam zabieg możemy zastosować w przypadku funkcji Cobbada-Glassa, uciekając od tej dyskusji, o której mówił Barnett, starając się przedstawić to, że to są liczby rzeczywiste, bezmianowe, kapitał odnosi do tego kapitału początkowego i tak samo jest z wielkością. I w tym momencie możemy uniknąć. Na ile jest to akceptowalne, na ile jest to uzasadnione metodologicznie, to o tym możemy sobie podyskutować, ale przynajmniej korzystając z tej protezy, unikamy pewnej nieścisłości, jeżeli chodzi o wymiarowość. No ale to, kiedy pisaliśmy 4 lata temu, to okazało się takim samym leniem i osobą nieodpowiedzialną, jak wielu innych, którzy zareagowali tym artykułem. Nie zajrzałem do oryginału, do funkcji, do tego, co zostało opublikowane przez Poba i Douglasa w 1928 roku. Zrobiłem to dosłownie parę dni temu, jak się przygotowywałem do tego wystąpienia. Okazuje się, że to powinno się robić zawsze. Powiedzieć, a sprawdzę. Jak zajrzałem tam do tego artykułu oryginalnego, opublikowanego, jak powiedziałem, w 1928 roku, właśnie w American Economic Review, to okazało się, że Cobb i Douglas zachowywali się całkiem logicznie. Podchodzili do tego w sposób rzetelny, na tyle, na ile mogli to zrobić. Dopiero potem zostało to zmienione w radykalny sposób i ta funkcja Cobba-Douglasa jest po prostu niepodobna do tej funkcji, którą zaproponowali zarówno Cobb, jak i Douglas. Mianowicie, co oni zrobili? Ano, oni zebrali dane statystyczne od 1899 roku do 1922 roku. Dotyczące tutaj, w tej tabeli przedstawione, są oryginalne tabele z tamtego artykułu, dotyczące wielkości zaangażowanego kapitału w gospodarce amerykańskiej. I to unormowali w stosunku do tego początkowej wartości kapitału, czyli 100 w 1899 roku i pozostałe wartości są już wartościami względnymi. To jest to K do K0, prawda? Dokładnie to samo zrobili z wielkością pracy. Dokładnie tak samo posługują się nie wartością rzeczywistą tej pracy, jakkolwiek mierzoną, tylko wartościami względnymi, tutaj właśnie tymi wskaźnikowymi. I dokładnie to samo z wielkością produkcji. Prawda? I oni operują na wartościach względnych, zdając sobie sprawę, że w ten sposób unikają tego problemu wymiarowości. I w związku z tym, no, tutaj jest oryginalny ich rysunek przedstawiony w artykule, pokazujący, jak się zmieniało w ciągu tych 23 lat wielkość kapitału, wielkość pracy i wielkość produkcji fizycznej, w wymiarze fizycznym, ale proszę zauważyć, to są wartości względne i dzięki temu oni unikają tej dyskusji i pewnej pułapki związanej z wymiarowością. I zaczynają się zastanawiać nad tym, a jak by można te zależności opisać. I to ktoś im przypomina ten stary artykuł Mixela i mówią tak, przyjmijmy, że ta zależność jest zależnością tego typu, prawda? Ale są na tyle ostrożni, że mówią, rezerwujemy sobie prawo, że ta funkcja może mieć inną postać. To jest na razie nasza hipoteza. Przyjmijmy, że ta wielkość produkcji, proszę zauważyć, że to wygląda jak ten wzór, którym się posługują ekonomiści współcześnie, ale zapomina się o tym, że te wszystkie P,
L i C są wartościami względnymi, a nie wartościami wyrażonymi w jednostkach fizycznych. W związku z tym można powiedzieć tak, że to B powinno być bardzo, powinno być równe 1 w istocie. Oni dokonują estymacji w oparciu o te dane statystyczne, które tutaj przedstawione są, estymacji tych parametrów B i K, to jest to alfa, o którym mówiliśmy dotychczas, i wychodzi, to jest dziwne, tutaj trzeba się zastanowić i może podrążyć, dlaczego wyszły takie ładne, dosyć okrągłe liczby poza tym B, który jest 1,01, a tutaj jest 3,4 i 1,14. I to są wartości po prostu względne. Jako żywo przypomina to o czym wspominałem wcześniej, o tej protezie. Oni stosują tą protezę, to co ja nazywam pewną protezą, że tutaj operujemy na pewnych wartościach względnych i wtedy dyskusji nie ma. Proszę Państwa, to jest taka dobra nauczka dla nas i ja to wielokrotnie stosowałem, a się dziwię, że tak późno z Tomkowem Douglasem powiedziałem sprawdza, żeby zajrzeć do oryginału, popatrzeć, czy jakie zostały poczynione założenia i czy to, co potem z tym oryginałem zrobiono w następnych dekadach, jest w ogóle uzasadnione. Okazuje się, że to jest przekręcenie całej idei i to, co stosuje ekonomia klasyczną, mówiąc, że Q to się równa K do A razy K do alfa i razy L do beta, mówiąc, że K i L to są wartości kapitału wyrażone w jakich tam jednostkach, jest niepodobne do tego, co zostało zrobione przez Kowa i Douglasa. A że to jest coś normalnego i naturalnego w ekonomii, to podam tylko, no to jest takie, jak to jest podobieństwo tego wartości aktualnej, to jest ta czwarta, ta linia ciągła i te punkty to są wartości wyliczone z tego modelu. Oczywiście są pewne odchylenia, na wyniki dosyć duże, plus minus 10%, ale generalnie ten model się sprawdza. I to na sam koniec chciałbym pokazać, że tego typu zastanowienie powinno być czymś normalnym, naturalnym w każdym momencie. To jest to, co mówię studentom na wykładach od wielu, wielu lat. Wszyscy mówią, krzywa Phillipsa to jest zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem, prawda? Guzik prawda, to jest zniekształcenie całej roboty, którą Phillips zrobił w 1958 roku. Wystarczy tylko przeczytać jego tytuł tej pracy. To jest zależność pomiędzy bezrobociem a stawką, zmianą stawek płac, prawda? Oczywiście to można powiedzieć, że płaca, inflacja, ceny są w jakiś sposób ze sobą związane, ale to naprawdę jest daleko idące nadużycie, mówiąc, że stopa zmian stawek płac to jest to samo co inflacja. A poza tym, proszę zauważyć, to są oryginalne rysunki dane zebrane przez Phillipsa. Jaka ta zależność pomiędzy stawkami płac a wielkością bezrobocia w różnych momentach czasu, w różnych okresach występowała. Trzeba naprawdę dużo dobrej woli, żeby przyjąć, że ta zależność jest taka bardzo gładziutka, prosta. Ja się będę poruszał po tej krzywej Phillipsa, w górę i w dół, prawda? A jak się tak popatrzy, co robił Phillips, to po prostu ta prosta zasada ostrożności. Nie wolno mi uogólniać rzeczy, które są nie do uogólnienia. Proszę zobaczyć, to jest trajektoria. Ta trajektoria jest znacznie bardziej skomplikowana niż to, co przyjmują ekonomiści, co przyjmowali ekonomiści, że to się poruszamy po tej gładkiej krzywej Phillipsa. No i na tym chciałbym zakończyć i myślę, że będziemy mieli czas, żeby dyskutować. Zapraszam do zadawania pytań, komentowania. Ja się zapytam. Chciałem się zapytać, czy to w takim razie Kopp, Douglas w tym artykule posługiwali się tam, z tego co widziałem, w przypadku pracy, to stosowali liczbę pracowników, tak? Tak. A wcześniej na wykresie, gdzie był kapitał, to co tam stosowali? To w wymiarach wartości pieniężnych. Wartości pieniężnych. Aha, po prostu. Czyli jak gdyby
to, co mówi Barnett, odwracali pod ogonem, bo zamiast najpierw skupić się na fizycznej produkcji, to najpierw patrzyli na wartość tej produkcji, jak gdyby wartość czynnika. Tak, cały czas jest wartość, ale jeżeli zastosujemy ten zabieg, że liczymy to wskaźnikami, to niezależnie czy to wartości pieniężnej, czy wartości fizycznej to przedstawię, wskaźniki będą podobne. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć tak, że jeżeli ja wezmę to wyraźnie wartości pieniężnej, to muszę uwzględnić koneczniki z inflacją. Wtedy jeszcze tej inflacji nie było takiej dużej, także można powiedzieć, że te wartości pieniężne dosyć dobrze odzwierciedlały te rzeczywiste fizyczne wartości zatrudnienia pracy i wartości produkcji. Ja wiem, że to było pytanie, ja właściwie mam komentarz. Nie lubię takich ludzi, co jak są prośba o pytania, to swoje własne komentarze. Czyli dzisiaj komentarzami. Komentarze też zapraszamy. Emerytem tych spotkań, to sobie pozwolę. Muszę przyznać, że dla mnie, ponieważ ja znałem ten artykuł i całą tę historię, to dla mnie, ale na jedną rzecz nie zwróciłem uwagi, dla mnie najbardziej w tym wszystkim jest niesamowite, że nikt z tych wszystkich polemistów, recenzentów, zaczynając od American Economic Review, po tych wszystkich polemistów w studiach ekonomicznych, nie zadał sobie jednego prostego zadania zajrzenia do pracy Kowalda Glasa. Ja uważam, że to jest absolutnie niesamowite, bo recenzje, które oni nadesłali z jednak mimo wszystko bardzo prestiżowego czasopisma, one były wyjątkowo nie na poziomie. Ja już kiedyś tam też coś próbowałem opublikować, to wiem, że tak się czasem zdarza, że ta recenzja jest na jedną linijkę i jest, ma się bardzo często nijak do treści artykułu, ale no to uważam, że jest to po prostu niesamowite, że nie zadano sobie trudu spojrzenia do oryginalnej pracy, w której właściwie odpowiedź jest w jakimś sensie. I nie wiem, czy... Wiele wątków z tej dyskusji nie były potrzebne, bo gdybyśmy zajrzeli... Nie pamiętam tylko, czy sam blog i Barnett sprawdzili. A, podejrzewam, że też nie sprawdzili. No właśnie. Ale to było na nim napisać. Podejrzewam, że też nie sprawdzili. Adama Smitha też już nikt nie czyta dzisiaj, tylko się historię przyjął. Też w kategorii komentarza, bo to już abstrahując od tego dziwnego ataku na Barnecka i Bloka, kiedy tam ten jeden z ekonomistów twierdził, że to jest podobny błąd, jak twierdzić, że nieskończoność plus nieskończoność równa się nieskończoność, to nieskończoność równa się zero, co bo nie wiem, jak strasznie złą wolę trzeba wykazywać, żeby tak idiotyczną analogię wykonać, to co mnie tam bardzo rozbawiło, to ilość tych ekonomistów, którzy zwracali uwagę na bardzo austriacki argument, że to są inne zjawiska niż fizyczne, że nie ma tam takich stałych, a pomimo tego upierają się na kalkowanie metody fizycznej. To jest zupełnie niesamowite. Bardzo rozsądne argumenty, jest zupełnie inna materia badań, jest zupełnie inne kategorie, a jednak upierają się przy tych samych metodach dwa zdania dalej. Jakby zupełnie tak przyzwyczajenie było tak silne, że całkiem rozsądni ludzie, którzy potrafią dostrzec jakieś rozsądne argumenty, nie byli w stanie z nich wyciągnąć rozsądnych wniosków. Że Rubicjusz się wypowiem. Szczególnie mnie to dziwi w momencie, gdy istnieje już praca Hayeka na dożycie rozumu, gdzie ta pułapka scjentyzmu nakazywałaby niemalże sprawdzanie dokładnie wszelkiego rodzaju źródeł, nie używanie jednej metodologii z jednej nauki do drugiej, a mimo to 50 lat ciągle ta sama pułapka. Ja już idę, Karol, jak się nie zlepię. Chciałbym wychodzić najbardziej zainteresowała końcówka. Nie myślę, że w zasadzie z tego, co dobrze rozumiem, to rozwiązał ten problem, który stawiał Barnett w swoim artykule. Rozumiem, że pan rozwiązał ten problem. Do mikrofonu. Ale już pan nie działa. Ja bym blisko trzeba pisać się. Tak, teraz pan. Wydaje mi się, że pan po prostu rozwiązał ten problem pana Barnetta. Także unormowanie jednostek pracy i kapitału powoduje, że w zasadzie się zgadza dalej teraz strona, tak? Tak, ale to jest, myślę, że tak. Jeżeli stosujemy pewne podejścia ilościowe do analizy, to może być jako pewna proteza, prawda? Ale to nie może być podstawa metodologiczna do tak zaawansowanego aparatu matematycznego stosowanego do analizy matematycznej.
Znaczy, to jest szerszy problem związany z stosowaniem matematyki. Ja nie jestem przeciwny tego, żeby stosować pewne podejścia formalne w analizie ekonomicznej, ale to musimy robić z rozsądkiem i znać pewną granicę, poza którą nie możemy przejść. Ona może nam kształtować pewien styl myślenia, zrozumienia pewnych zjawisk, ale nie może być podstawą, na przykład to, co jest powszechne, do podejmowania pewnych decyzji politycznych, decyzji gospodarczych, które mają wpływ na miliony osób i które błędne mogą powodować, że doświadczamy tragedii tych milionów osób, prawda? To jedynie może być jako pewien ukształtowanie pewnego stylu myślenia, czyli rygoru pewnego rozumowania, ale nie podstawą do podejmowania decyzji w imieniu jeszcze innych milionów innych osób. Ja bym tak chciał, żeby pan myślał się w zasadzie znajomością matematyki i twierdząc, że te współczynniki wykładników będą musiały koniecznie wpływać na wymiary. To, że nawet moglibyśmy sobie wyobrazić, powiedzmy, funkcję Google z Stanów Zjednoczonych w czasie, prawda? Jak patrzymy, to możemy sobie pomyśleć, że to jest taka funkcja wykładnicza i moglibyśmy ją narysować, że to jest jakieś alfa razy b do t. I wtedy, patrząc na takie porównanie, ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, czyli za rok dług Stanów Zjednoczonych będzie taki, nie taki. A wtedy Werek mógł powiedzieć, ale twoje porównanie jest bez sensu, bo będziesz miał teraz zmienne właśnie wymiary. No, to właśnie nie działa w taki sposób, jak Werek to by się wydawało. I no, da się oszacować, powiedzmy, przykładowo tutaj dług Stanów Zjednoczonych na podstawie takiej funkcji, bez wchodzenia w konflikt z wymiarami. Powiedziałbym w ten sposób, że każdy z nas stosuje pewne metody prognozowania i takie, no, jak Pan mówi, podejście do zaprognozowania długu Stanów Zjednoczonych może mieć sens po to, żebym podjął swoje osobiste decyzje, ale na krótką metę. Prawda? Ja naprawdę nie byłbym... nie odważyłbym się zaprognozować tego typu, poprzez tego typu działanie długu Stanów Zjednoczonych za 5, 10 czy 15 lat. Prawda? To może mieć sens, jeżeli potraktujemy to prognozę jako prognozę ostrzegawczą. Na takiej zasadzie, popatrzcie, jeżeli będziecie działać tak, jak działacie teraz, to za 15 lat po prostu doprowadzamy to do absurdu, bo dług Stanów Zjednoczonych będzie 10 razy większy niż to, co możliwe jest do wyprodukowania. Prawda? I w tym momencie tą matematykę ja mogę zaakceptować, a nie jako podstawę do podejmowania decyzji, tylko do pewnego bodźca do zastanowienia się, co należałoby zrobić. Znaczy ja też zrobię coś, czego nie lubię, czyli odniosę się do Pani Przedniego, dlatego że wspomniane Pan było oszacowanie tej zależności, a oszacowanie to, jeżeli rozumiem dobrze, to nie za pomocą takiej funkcji matematyki, jak funkcja Koperdendasu, tylko za pomocą ekonometrii. Więc wydaje mi się, że wtedy budowanie analizy wymiarowej jest niepoprawne, dlatego że w modelach ekonometrycznych ludzie nie posługują się żadnymi jednostkami i stąd też moje pytanie, czy to jest poprawne, nie posługiwanie się jednostkami podanych ekonometrycznych, bo mi osobiście wydaje się, że jest to poprawne. Na przykład jeżeli mówimy o takim modelu ekonometrycznym, który mówi o wpływie podaży pieniądza na poziom cen, to poziom cen i podaż pieniądza lub też jeszcze po prawej stronie uznania uwarunkowania ilość dóbr będą wyrażone w innych jednostkach, ale jest raczej niepoprawnym twierdzić, że wtedy analiza wymiarowa stanowi jakby krytykę podejścia ekonomicznego. I czy ma Pan jakiś komentarz z tego? To zresztą było przez jednego z tych recenzentów naszych dyskutantów podkreślone. Powiedziane, że wykorzystanie równań w ekonomii ma charakter zrytualizowany.
naprawdę ci ekonometrycy nie zastanawiają się nad mianami. Oni mówią tak, mam Y, mam X1, X2, X3, mam funkcję liniową, liczę parametry i to jest podstawa do mojej prognozy. No, można powiedzieć tak, jeżeli to są świadomi tego, że stosowanie takiego równania to jest przybliżenie niewiniowej zależności i że to jest tak jak w matematyce, w otoczeniu epsilonowym jedynie zasadne, to jeżeli to jest prognoza na następny miesiąc, tym, no to można powiedzieć tak, to jest, może być podstawą do pewnej decyzji, ale co ważne, to może być podstawą do decyzji mojej, jeżeli ja ponoszę skutki tego, że źle zaprognozowałem, prawda? A w momencie, kiedy to jest stosowane, to równanie przez polityków i oni mówią, no podejmiemy takie i takie decyzje, a jak popełnimy błąd, to i tak by nie, to nie dotyczy, bo to po prostu dotyczy. To tutaj oponuje i dlatego tutaj to nie jest zasadne. Tutaj nie bez przyczyny w kontekście tego, można powiedzieć o równaniu Fischera. To słabe równanie Fischera ma, jeżeli chodzi o oryginał, ma wszystko ok, jeżeli chodzi o miana. Tutaj faktycznie MV to jest złoty na rok. Tutaj jak się tak popatrzy, to dokładnie takie same równania są. To jest liczba transakcji, to jest wielkość ceny jednej transakcji. Ale proszę zauważyć, że znowuż to tak samo jak z Philipsem i to jest praktyka powszechna. Zrobiono po prostu przekręt. Prawda? Mianowicie to równanie przedstawiane najczęściej w postaci szybkość obiegu pieniądza razy wielkość tego pieniądza, cena razy dochód narodowy, prawda? Czyli to można powiedzieć tak, cena jednostki dochodu narodowego. A co to jest jednostka dochodu narodowego? Jeżeli ten dochód narodowy liczy w złotówkach, cena jest też w złotówkach, no to jest w ogóle bez sensu, prawda? A tak się normalnie praktyka jest. To jest wersja Skempicz, tak? Ta druga tego równania. Ale ja chciałem taką małą uwagę do tego trigonometrii. To nie jest funkcja liniowa, tylko ona jest liniowa względem parametrów. To znaczy, że zależność, że parametr jest stały w czasie tych obserwacji. Natomiast zależność... Ale czy to będzie zamiast x, będzie x kwadrat, czy x do trzeciej, to naprawdę nie zmienia. Nie zmienia się. Tak, znaczy, tak. A propos ekonometrii, to ja może najpierw zacznę od środka. Mi podstawowa prawda statystyczna, przez dowolne trzy punkty na maszynie można przeprowadzić prosto pod warunkiem, że będzie dowolnie próba. No i drugie jeszcze takie powiedzenie do odnośnie statystyki, mianowicie, że są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. Podstawowy problem jest taki, że mało kto sobie zdaje sprawę z tego, co liczy. I nie wiem, tak jak się bardzo często czyta jakikolwiek artykuł, czy gdziekolwiek, gdzie się wykorzystuje statystykę, to ludzie sobie nie zdają zupełnie sprawy, z jakie są ograniczenia. Każdy jak jest jakikolwiek model matematyczny, on ma swoje założenia i jeżeli te założenia są spełnione, to wtedy model ma sens. Statystyka ma to do siebie, że przykładowo tak pada jakieś zjawisko ilościowe, to jest jakieś prawdopodobieństwo, więc coś tam się jest z jakimś prawdopodobieństwem. I istotne jest to, z jakim prawdopodobieństwem na końcu wychodzi. Tak jak wcześniej komentarz, że przydziały ufności wyjdą strasznie grube. Natomiast tutaj jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli badamy coś za pomocą statystyki, to trzeba po prostu zawsze pamiętać, jakie są te ograniczenia na początku i co możemy z tego, jakie wnioski wyciągnąć. Bo co innego jest, jeżeli budujemy teorię, która jest oparta o jakieś algorytmy logiczne, rozumowanie i dedukcje, a co innego jest, jeżeli po prostu staramy się znaleźć związek pomiędzy liczbami, tak? Czyli mamy jeden z grubych, drugi szukamy funkcji, która najlepiej opisuje. Więc to tak, dwa różne problemy. Już Wojtka, tak, to już ostatnie pytanie i tak, komentarz. Tak, no jeden to komentarz odnośnie tej funkcji, odnośnie krzywej Philipsa, bo wydaje mi się, że tam było później tak, że tutaj się albo Samuelson, albo Tobin zrobił ten sam eksperyment, który zrobił Philips dla Stanów Zjednoczonych. Oni przeprowadzili tam, już liczyli właśnie, zdaje się, inflację zamiast płac. I to potem się spopularyzowało, więc to może też tłumaczyć w jakimś sensie ten przeskok, prawda, z płac na inflację. A druga rzecz, która gdzieś też mam po tej dyskusji w głowie, to jaka jest interpretacja wyników tych modeli ekonomicznych czy ekonometrycznych w takim sensie, że jakie można odnieść do rzeczywistości. Potem jeśli na przykład nie zgadza rachunek miar, czy jeśli go w ogóle pomijamy, no to zawsze ten wynik jakoś tak
co coś powinien oznaczać w rzeczywistości. Do czegoś go można odnieść, prawda? I to gdzieś ten sens tak się rozmywa chyba wtedy trochę, jeśli ten rachunek miar jest taki no, niezgodny, tak? Znaczy ja myślę, że to jest pewien podstawowy grzech ekonomistów, a zwłaszcza ekonomistów głównego nurtu, którzy w ogóle się nad tego typu rzeczami nie zastanawiają i są zafascynowani tym swoim aparatem matematycznym, prawda? Proszę zauważyć, jak bardzo często te artykuły w American Economic Review zaczynają się tak. Załóżmy, że mamy gospodarkę Menkiu, Romera i coś tam, prawda? I dalej już potem leci już i w tym momencie jest to usprawiedliwione. To nikt nie powie, załóżmy, że mamy gospodarkę Stanów Zjednoczonych i rozumiemy to, tylko mamy gospodarkę Menkiu, Romera i jakieś tam inne, prawda? I dalej już leci, dostają pewne ładne wzory, ładne własności, co potem jest procentuje cytowaniami, a procentuje cytowaniami, to jest, staje się noblistą. Jak jest noblista, to jest tak mądry, że wszyscy go pytają o to, żeby wyraził swoje zdanie na każdy temat. Stiglitz jest tutaj dobrym przykładem. Stiglitz wszystko umie zinterpretować, bo jest noblistą. Prawda? Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na przerwę kawową.